Cześć, Daniel Ortega z tej strony, szybki filmik, szybki mentalny liść dla Was, dla osób, które chcą osiągnąć jakiś cel, sukces, mają jakieś marzenie i na nie pracują. Nie każdy je ma, więc jeżeli Ty nie masz, możesz wyłączyć ten filmik i grać dalej w gry. Tak czy inaczej, niestety jest pewien przeciwnik, pewien wróg tego celu, tego marzenia, tego sukcesu i nazywa się odkładanie rzeczy na później, nazywa się scrollowanie na Facebooku, nazywa się sprawdzanie Instagrama, nazywa się oglądanie bezsensownych filmików na YouTubie. Tak czy inaczej, odkładanie rzeczy na później po angielsku mówi się procrastination. Niestety po polsku nie ma jednego słowa na to. Tak czy inaczej, zadaj sobie pytanie, jak dużo czasu marnujesz na robienie rzeczy, które tak naprawdę są nieistotne, jak sprawdzanie Facebooka i sprawdzanie następnych postów, które, nie wiem, przyszły 20 minut temu, a bądźmy szczerzy, posty na Facebooku pojawiają się średnio co 30 sekund. Jak często sprawdzasz tego Instagrama, który tak naprawdę, no nie jest istotny, no rozumiem, że jak pójdziesz, że tak powiem, na kibel, pójdziesz, nie wiem, jesteś w autobusie i czekasz na cokolwiek, to się wejdzie do tego Instagrama, ale jak jesteś w pracy, jak jesteś przed książką, jak robisz coś, co jest naprawdę ważne i znaczące dla Ciebie, dla Twojej przyszłości, dla Twojego celu, dla Twojego sukcesu, jak często marnujesz czas na te rzeczy, które są tak naprawdę nieistotne. Ja czasem, uwierz mi, że czasem mi się zdarzy zmarnować na to czas i pracuję nad tym, żeby tego nie robić i podobnie musisz robić Ty. Ale pierwszym krokiem, żeby nad tym pracować, jest uświadomienie sobie, że to robisz. Tak samo jak pierwszym krokiem do walki z alkoholizmem jest uświadomienie sobie, że jesteś alkoholikiem. Więc niestety, odkładanie rzeczy na później to jest jedna sprawa, czyli możesz coś zrobić od razu, ale nie odkładasz to na później, bo nie masz czasu lub nie chce Ci się w tym momencie. I następna sprawa, odkładanie rzeczy na później, ponieważ musisz posiedzieć chwilę na Facebooku, ponieważ chwilę musisz posiedzieć na Instagramie, ponieważ chwilę musisz sprawdzić, co jest nowego, się dzieje nie wiadomo gdzie, w wiadomościach, czy na jakimś blogu, czy na jakiejś rzeczy, która nie ma naprawdę znaczenia jakby odnośnie Twojego celu czy marzenia, które prawdopodobnie może być dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. Więc jeżeli jest bardzo, bardzo ważne, weź się do roboty, wyłącz Facebooka, wyłącz tego Instagrama na czas, kiedy masz się zająć tą robotą i dopiero później sprawdź, co się dzieje na świecie, bo hej, no jesteśmy tylko ludźmi i od czasu do czasu fajnie zobaczyć jakieś tam dziwne pierdoły, co ludzie wstawiają. Więc to wszystko w tym filmiku. Obudź tylko po to, żeby Wam uświadomić, jak dużo czasu możecie marnować w przeciągu dnia i jak dużo czasu możecie wykorzystać po to, żeby zrobić jakąś dobrą robotę. To wszystko, powodzenia.